Witajcie w pierwszym odcinku serii newsów freestyle'owych na kanale Just Freestyle. Patrząc po żywej dyskusji na naszej grupie facebookowej, na którą serdecznie Was zapraszam, myślę, że warto jest wspomnieć o niemałym wydarzeniu w naszym pięknym, malutkim świecie, jakim jest freestyle football. Wczoraj, 12 maja 2018 roku, odbyła się 6. edycja Focus on Freestyle. Bydgoszcz po raz kolejny stał się na kilka godzin stolicą światowego freestylu. Jest to turniej, który początkowo w swoim założeniu był super pucharem Polski, w którym brała udział czołowa szesnastka z naszego kraju. Dziś jest to międzynarodowy puchar mistrzów, którzy dostają specjalne zaproszenie na jeden z najbardziej prestiżowych turniejów freestyle football. Pierwsza edycja odbyła się w 2011 roku, jednak to wczorajsza edycja myślę, że zostanie szczególnie zapamiętana i zapisana w historii naszego sportu. Doszło do pewnego rodzaju rewolucji w sztywnych zasadach, które panują na turnieje w kategorii battle niemal od początku naszego sportu. 3 minuty, dwóch zawodników, jedna piłka. Czy to wam coś mówi? Przez wiele lat freestyle'owe pojedynki były narzucone sztywną zasadą 3 wejść po pół minuty. Działacze Focus on Freestyle wprowadzili niezwykle ciekawą zmianę. Każdy freestyler ma nieograniczony czas swoich setów. Oznacza to, że zawodnik może wjechać oraz zakończyć swoje wejście kiedy tylko chce. Ma to dać więcej luzu, interakcji między zawodnikami i publicznością oraz więcej swobody każdemu graczowi. Wprawdzie rok wcześniej, podczas 5. edycji Focus on Freestyle, wprowadzono drobną zmianę, podobną zmianę, w której zawodnikowi liczono wejście 30-sekundowe, ale od pierwszego triku z piłką. Początkowo obawiałem się, że zawodnicy będą nadużywać to zezwolenie, lecz przyglądając się pojedynkom, widzę, że brak limitu czasowego daje freestylerowi większą wolność. W końcu to freestyle i myślę, że tego brakowało właśnie wszystkim w wielu pojedynkach. Nie ma pośpiechu między wejściami, każdy freestyler może złapać oddech, poprzechadzać się po scenie, zbić piątkę z oponentem, rozgrzać publiczność i wjechać ze swoim setem. Minusem tego systemu wejść może być to, że w teorii freestyler rozgrywający swoje wejście może praktycznie ciągnąć go w nieskończoność, choć na tym turnieju z tym się nie spotkaliśmy. Wiadomo, że głos rozsądku i intuicja mówią, że w pewnym momencie należy zakończyć swoje wejście. Innym minusem myślę, że może być to, że nieprzygotowani gracze gubią się i mocno dropią. W rezultacie pojedynek zamienia się w zalew pomyłek. Z drugiej strony, będąc w gazie, można stworzyć niesamowicie mocny i długi set i myślę, że szkoda jest go tak po prostu zatrzymać po 30 sekundach. Pewnie zadajecie sobie pytanie, ale jak to? Można bez końca prowadzić wejście? W teorii tak, ale kto będzie w stanie grać nieustannie mocny set przez więcej niż minutę? Można przez 5 minut grać asekuracyjne, proste combo uperowe, ale czy to przyniesie korzyści? Myślę, że w tym systemie liczymy na jakość, nie na ilość. Im dłuższe wejście, tym większe ryzyko na niekorzyści w postaci zmęczenia, złamanego flow i dropów. Więc potrzeba tutaj niezłej taktyki, szerokiego wachlarzu trików, a im trudniejszy trik, tym więcej sił zabiera. No umówmy się, każdy kto gra freestyle to doskonale wie, jaki to jest niesamowity wysiłek zagrać ponad 30-sekundowe wejście, a tutaj mamy zagrać ich aż 3 w pojedynku. Proste rozwiązanie, a jak wiele zmian wprowadza. I tutaj zapraszam Was serdecznie do sekcji komentarzy. Co myślicie o tym nowym systemie wejść? Czy widzielibyście to na Super Bowlu? Oczywiście nie w fazie eliminacyjnej, bo to może być samobójstwo, jeśli chodzi o rozgraniczenie czasu, ale w finałach. Chętnie zobaczyłbym innych zawodników z czołówki światowej z nieograniczonym czasem wejść. Ja myślę, że jest to krok w kierunku free, niż tak zwanego slave stylu. Czy to wejdzie w życie? Zobaczymy. 6. edycję Focus on Freestyle zwyciężył niesamowicie mocny dupcykiel z Zamościa, Michał Rycaj, który ma naprawdę ostatnio bajeczny okres i myślę, że szlifuje swoje eksplory na tegoroczny Super Bowl. Zniecierpliwiony czekam. Niesamowity poziom, odświeżone, mocarne ewolucje, a jego wejścia turniejowe myślę, że spokojnie zostaną uznane za jedne z najmocniejszych w historii naszego sportu. Tymczasem ja się z wami żegnam i czekam na wasze wypowiedzi na ten temat. Chętnie dołączę się do żywej dyskusji. I pamiętajcie, po prostu trenujcie.